panie burmistrzu, Jurek Jurecki z tej strony. Dzień dobry. Przepraszam, że zawracam głowę. I coś wiadomo w sprawie tej jarmuty? Nie. Dopiero coś tak do końca tygodnia. Myślę, że to potrzebuje czas. Nie wie pan, kto to robił? Wiem, ale muszę to podsładać wszystko i muszę być na 100% pewien, jak udzielam informacji, tym bardziej, że tutaj mogą być z tego tytułu jakieś różne nieprzyjemności. No mogą być, ale pan bierze w tym udział przecież. Jeszcze mnie pan próbuje... Wczoraj mnie pan burmistrz pobujał, prawda, że nie wie pan kto. Okej, ale mi pan powie, w jakim sensie. Ale panie burmistrzu, to źle, ale to źle wygląda. Facet, który wchodzi w czyjąś własność, rżnie ponad 200 metrów państwowego lasu, wchodzi w drogę i rżnie teren nienależący do niego, tylko również do prywatnych właścicieli. I burmistrz idzie z tym inwestorem do nadleśnictwa prosić, żeby nadleśnictwo nie robiło z tego żadnego szumu. To nie, bardzo, nie, bardzo źle to, wygląda. Prosił mnie o udział w tym spotkaniu ze względu na to, że on nie był do końca zorientowany, jak wygląda realizacja tej drogi, bo zlecił tutaj na miejscu swojemu pełnomocnikowi i był też w pewnym sensie zaskoczony, jak to na miejscu był i zobaczył to, tak? No i stwierdził, że to faktycznie robi się z tego duży problem i trzeba teraz rozmawiać z nadleśnictwem Kościenko i prosił mnie o udział w tym spotkaniu. Żebym był w tym spotkaniu, żebym tutaj umówił przede wszystkim nadleśniczy, bo nadleśniczy tutaj to na pewno będzie inaczej skłonny do umówienia się spotkania z moim udziałem. I tyle. Nie, ja to zostałem poproszony o to, że teraz jak jest problem, żeby się zaangażować, załatwienie tej sprawy, czyli załagodzenie tego typu konfliktu, który jest między latami państwowymi a inwestorem. Z którym zresztą współpracuję od 2008 roku. No tak, ale to nie kwestia konfliktu, tylko kwestia... Tylko kwestia złamania prawa. No tutaj trudno mówić o konflikcie, to jest po prostu złamanie prawa i to i prawa budowlanego, bo nie ma żadnych map, nie ma żadnych zgód, nie ma żadnego zezwolenia. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego o niczym nie wie. Starostwo nie wydało żadnej zgody na pracę. A pan chodzi, burmistrz Czawnicy razem z inwestorem, który łamie prawo, i próbuje sprawę naprawiać. No kurczę, no wygląda to fatalnie. No ale wie pan, no też chyba to nie jest moja odpowiedzialność, natomiast sprawę na terenie Szczawnicy jakoś muszę się angażować tego typu rzeczy, które są dla nas strategiczne, jeżeli chodzi o przyszłość, o tę inwestycję nawet, tak? Nie mam teraz to zostawić inwestora, z którym od 2008 roku współpracuję, bo ma problem? No ale problem? No złamał prawo. A pan staje w jego obronie? Nie, ja nie staję w jego obronie, ja tylko próbujemy, że tak powiem, wybrać teraz tego tematu. On chce podnieść konsekwencje tego, tylko że no, musi rozmawiać teraz, rozmawiać ze stronami, z którymi gdzieś tam problem jest, tak? W sensie, że wszedł tam w działkę czy lasów państwowych czy leśnictwa, musi z nimi rozmawiać. Natomiast no inaczej jest możliwość spotkania w lasach czy na leśnictwie, jeżeli to jest moim współudziałem, niż to on sam. Taka jest pena. Prosi mnie o to, no dlatego też mi zależy na tym, że ta inwestycja zaistniała w przyszłości i w związku z tym no nie mogę go zostawić przy pierwszej takiej sytuacji, kiedy jest jakiś tam problem większy czy mniejszy, tak?